Oczywiście nie mamy dzisiaj głównego organizatora wystawy, pana Marka Zalewskiego, ale dzięki współpracy z panem Mieczysławem ta wystawa zaistniała i mamy możliwość dzisiaj ją otworzyć i podziwiać. To jest taki piękny element historii naszego rejonu, bo Unici zawsze byli związani z naszym rejonem, byli związani z Podlasiem. Dzisiaj chyba nikomu nie trzeba przekonywać, że mamy grupkę Unitów jeszcze żyjących w Kostomłotach. Wspominamy o nich stale. Myślę, że cieszymy się, że mamy ten taki chociaż mały zakątek postaci Kostomłot, gdzie możemy wracać do tej historii. Każda parafia ma w swojej historii ten element unicki. Zarówno w Konstantynowie, w Komarnie, we wszystkich w zasadzie naszych tutaj okolicach Unici mieszkali, byli, funkcjonowali. Wiecie, że aby przetrwać, to musieli toczyć różne, może nie walki, ale zmagać się z problemami, które były narzucane przez Kościół prawosławny. Więc myślę, że tutaj możemy być dumni, że to są nasi, można powiedzieć, troszeczkę im przodkowie, którymi się utożsamiamy i cieszymy się, że przynajmniej mamy dzisiaj możliwość pooglądania, powspominania, niektórzy zapoznania się może po raz pierwszy z historią unicką, z historią Unitów na naszym terenie, bo tutaj oni przecież zamieszkiwali, tutaj przebywali. To jest wystawa, o której myśleliśmy od dłuższego czasu. Wykorzystaliśmy moment 150. rocznicy wydarzeń w Drelowie i w Pratulinie i nie tylko, bo to działo się w ponad 80 kościołach unickich na terenie diecezji chełmskiej w latach 1874-75, to był ten najgorszy okres dla Unitów Podlaskich. Lata 70., 74 rok, carat postanowił całkowicie zlikwidować Unitów. Bardzo mu to ciążyło, że ma na swoim terenie prawosławnych, jak ich uważał, ale uznających papieża. I postanowił definitywnie skończyć sprawę nie za pomocą próśb czy gruźb, bo to nic nie dawało. Od 1867 roku praktycznie rozpoczął się proces usuwania elementów łacińskich ze świątyń unickich, czyli organów, ołtarzy, monstrancji, chorągwi. Później zaczęto palić również księgi unickie, liturgiczne. Zaczęto likwidować kapliczki przydrożne, krzyże przydrożne. Ja 10 lat temu prowadziłem prace wykopaliskowe w Białej Podlaskiej za budynkiem, za tak zwaną szyją, wieżą bramą. I tam udało nam się odsłonić fragmenty kazamatów. Miejsca, o których podejrzewaliśmy, że spełniało rolę w okresie carskim więzienia. I tam najprawdopodobniej
w jednym, w dwóch pomieszczeniach byli również więzieni unici pod nas. I wtedy pojawiła się idea stworzenia wystawy unickiej. Bo mieszkamy na terenie, gdzie ta Unia była, no, była w każdym domu praktycznie. Każda z rodzin podlaskich ma jakieś korzenie unickie. A praktycznie wiedza nasza była znikoma. Ekspozycji muzealnej żadnej. Eksponatu praktycznie w Muzeum Południowego Podlasia nie było. No i pojawiła się idea, zacząłem patrzeć na zbiory działu sztuki. Mamy, wiadomo, przepiękną kolekcję ikon. Ale wśród tych ikon mamy zaledwie dwie ikony, które są ewidentnie unickie. Dlaczego tych ikon, tych pozostałości po unitach jest tak mało? A dlatego, że w latach 70. poprzedniego wieku, jeszcze poprzedniego wieku, XIX, carat zadbał, żeby te rzeczy zniszczyć. Ikony były palone, ikony unickie oczywiście, były palone, niszczone, żeby nie zostało nic po, żeby nie został żaden ślad po unitach. Przechowało ich naprawdę bardzo mało. W tym roku mamy rok poświęcony unitom podlaskim. Ten rok ma się też zakończyć, z tego co słyszałem od księdza biskupa, takim przemarszem do kaplicy zamkowej w Białej Podlaskiej. Wiemy, że ta kaplica jest związana z wyjątkową postacią. Biskupem Józefatem Kuncewiczem. To była postać, która odegrała olbrzymią rolę, jeżeli chodzi o Unię Brzeską. Unia Brzeska to jest 1596 rok. To jest czas funkcjonowania, działania księdza biskupa unickiego. W 1623 roku zostaje zamordowany. Jego ciało zostaje wrzucone do rzeki. Później Rosjanie nie chcieli dopuścić do tego, żeby istniał mit wśród unitów tego wielkiego człowieka, więc jeszcze wiele lat po jego śmierci ścigano zwłoki biskupa Józefa Kuncewicza. I dziwnym trafem w 1705 roku znalazły się one w Białej Podlaskiej. Też troszeczkę taka była ciekawa historia, ponieważ Radziwiłłowie nie do końca w sposób taki uczciwy pozyskali te pozostałości po biskupie, ale umieścili je w kaplicy zamkowej. One tam od 1705 do 1765 roku się znajdowały. Kościół unicki prowadził wtedy rozmowy z Radziwiłłami i chodziło o pozostawienie tych szczątków Białej Podlaskiej. Ale warunek był jeden. Budowa sanktuarium unickiego. I to sanktuarium zostało przez Radziwiłłów wybudowane. To jest ulica Brzeska, kościół pobazyliański, przepiękny budynek, przepiękny kościół. I w 1765 roku te szczątki po biskupie spoczęły w krypcie kościoła pobazyliańskiego. Rosjanie się pojawiają. Na tym terenie przez dłuższy czas zabierałem się za likwidację cerkwi, za likwidację też pozostałości po zakonie bazylianu, który został w sposób szczególny rozbudowany przez księdza biskupa i spełniał taką samą rolę jak jezuici w kościele katolickim, czyli zajmował się oprócz modlitwy również nauczaniem, edukacją i szerzeniem oświaty. Unici byli troszeczkę słabiej wykształceni od katolików. I to się wiązało z tym, że no, troszeczkę gorsza była ich rola. Natomiast później, po powstaniu bazylianów, sytuacja znacznie się zmieniła na lepsze. W 1863 roku dochodzi do wybuchu powstania styczniowego. Powstanie mocno wspierane przez Kościół, zarówno katolicki, jak i unicki. No wiadomo, upada w 64 roku. Represje dotykają obydwa kościoły. Kasuje się sanktuaria katolickie w Leśnej Podlaskiej, Kodniu. Wiele sanktuariów zakonnych, kościół reformatów również dotykają te koszmarne wydarzenia. To samo dotyczy również bazylianów. Kościół na Brzeskiej, zespół klasztorny przestaje wówczas spełniać rolę siedziby bazylianów.
zostaje tylko kościołem unickim, ale na krótki okres, bo 2 lata później zostaje praktycznie całkowicie przejęty przez prawosławnych. W 1916 roku znajdujący się w Białej Podlaskiej Austriacy przeprowadzają badania wykopaliskowe w celu znalezienia szczątków biskupa Józefata. Udaje się po praktycznie 2 tygodniach na nie natrafić, je znaleźć, odnaleźć. Zostały przewiezione do Wiednia w 1917 roku, a w 1918, czy na przełomie 17-18 zostają przewiezione do Watykanu i w chwili obecnej znajdują się relikwia, czy znajduje się w kaplicy świętego Piotra w Watykanie. Unici odgrywali ogromną rolę w naszej historii. Praktycznie w 1905 roku mamy ukaz carski, który pozwala ludziom poddanym cara spokojnie wyznawać każdą religię, którą sobie zapragną wyznawać. A więc unici wtedy masowo już, wtedy jako zmuszeni do prawosławia, przystępują na katolicyzm. Związane to jest z tym, jak to wielu z nich tłumaczyło, że nie chcą drugi raz przechodzić tego, co przechodzili w latach 60. i 70. XIX wieku. Może to był trochę błąd, bo być może trzeba było trwać przy kościele unickim do końca, no ale taką podjęli decyzję. Mamy takie parafie, jak chociażby w Łomazach. Parafię mocno doświadczoną wydarzeniami z 1875, ponieważ obarczono ich wtedy ogromną kontrybucję. To było ponad 20 tysięcy złotych polskich, które parafianie musieli zapłacić za to, że nie chcieli przejść na prawosławie. Wiadomo, że takich środków nie posiadali, a więc praktycznie cały ich dobytek, inwentarz żywy, został zlicytowany i przekazany na poczet tej kontrybucji. Natomiast mieszkańców przez kilka dni trzymano na mrozie i traktowano na hajkami. Mężczyźni otrzymali po 200 na hajek, kobiety po 100 razy na plecy. Po tych wydarzeniach, każdy to pamiętał, 100% unitów łomaskich przeszło na katolicyzm. Nikt nie pozostał przy starej wierze. Chociaż w 1918, kiedy na naszych terenach pojawia się z powrotem państwo polskie, ksiądz biskup Przeździecki próbuje reaktywować Unię unitów. Powstaje na naszym terenie, w naszej diecezji siedleckiej, bodajże 11 parafii unickich. Między innymi Szóstka, Białej Podlaskiej, Terespolu, Zabłociu. W Janowie, w seminarium kształci się alumnów, którzy posługują się liturgią unicką. Natomiast po II wojnie światowej praktycznie mamy tylko jedną parafię neounicką w Kostomłotach.